robi wrażenie. Rewolut dolicza 1% i przepadły hajsy. Były miejsca, gdzie nie udało mi się zapłacić, a to dlatego, że... No, ogromny szacun dla mnie. Ja bym nie pocisnął. Cześć. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię wszelkiego rodzaju podróże. I z wycieczkami, zwłaszcza zagranicznymi, wiąże się szereg czynności, które musimy wcześniej wykonać. Jedną z takich czynności jest wymiana walut. I zawsze przed tym jest taka rozkmina. Ile pieniędzy wymienić, żeby nie było za mało, ale też żeby nie zostało nam właśnie za dużo i żebyśmy nie kupowali potem jakichś pierdół na bazarach tylko po to, żeby wydać zaległe pieniądze. Nie mam pojęcia co to, ale chciałem tylko, żeby były jak najbardziej lokalne i jestem z jakimś typem na koniu. I tutaj z wielką, ale to z wielką pomocą przychodzi Revolut. Revolut to przede wszystkim aplikacja dająca nam szereg narzędzi finansowych. I to, co jest dla mnie najbardziej istotne, to mamy tam bardzo zaawansowaną obsługę wymiany walut oraz płatność, zarówno kartą fizyczną, jak i mobilnie, telefonem. Ale to nie wszystko. Revolut posiada o wiele więcej funkcji, na przykład takich jak oszczędzanie, inwestowanie czy konto firmowe, ale ja w tym filmie skupię się stricte na podróżniczym aspekcie. Mamy do wyboru 5 planów. Plan standard, który jest bezpłatny i z którego ja osobiście korzystam. Przyznam szczerze, że przy podróżowaniu nawet kilka razy do roku jest w zupełności wystarczający. Przynajmniej tak ja mówię tutaj o swoich potrzebach. Jeśli ktoś ma większe potrzeby, no to może skorzystać z pozostałych 4 dodatkowych planów, które są nieco szersze, ale są również płatne. Od 15 do 200 zł miesięcznie. To najlepiej sobie sprawdzić bezpośrednio tutaj na stronie Revoluta, ale też tutaj wkleję tabelkę, gdzie będą pokazane wszystkie różnice między tym bezpłatnym i tym najdroższym. Ja opowiem Wam o tym darmowym planie, z którego osobiście korzystam, no bo uważam, że w moim przypadku jest to najbardziej sensowne i mogę się też najszerzej wypowiedzieć na ten temat. W planie standard możecie dokonać bezpłatnie 5 wypłat z bankomatów na kwotę nieprzekraczającą 800 zł. Każda kolejna wypłata lub jeśli przekroczymy kwotę 800 zł, będzie dodatkowo płatna. Prowizja wynosi 2%. Jeśli chodzi o wymianę walut, to jest ona bezpłatna od poniedziałku do piątku na kwotę nieprzekraczającą 1000 euro. I tutaj mówię o skali jednego miesiąca. Jeśli chcemy zrobić wymiany w trakcie weekendu lub na kwotę przekraczającą 1000 euro, wtedy będzie pobierana prowizja. Prowizja ta wynosi od 0,5% do 1% w zależności od pakietu, jaki macie. W tym planie standardowym, no to wiadomo, jest to 1%. Ale to, co jest spoko, to to, że aplikacja nas informuje, jaka będzie prowizja pobierana w danej transakcji. Czyli my od razu jesteśmy świadomi tego, czy to nas będzie kosztowało, nie wiem, tam 0 zł, czy jakaś będzie inna kwota. Także duży plus dla tą transparentność dla Revoluta. Lubię, kiedy aplikacja jest właśnie taka user-friendly, że mamy wszystko jasne i nie musimy się domyślać, ile będziemy płacić, kiedy, za co. Także prowadzenie właśnie tego konta w planie standard jest totalnie bezpłatne. Także nawet jeśli podróżujecie raz w roku i potem przez resztę miesięcy, dni i nocy nie macie zamiaru zaglądać na tą aplikację, to spoko. Nic się nie stanie i nie będzie pobierana żadna opłata. Na obecną chwilę mamy do wyboru ponad 30 walut z całego świata. To jest coś niesamowitego, bo na przykład w banku PKO mamy konto walutowe na 10 walut? Na 9. Z 9 walutami. Natomiast w innych dużych bankach, takich jak Santander czy Millennium, mamy maksymalnie 4 opcje, więc Revolut tutaj jakby no nie ma w sobie równych. Jak zatem zacząć korzystanie z Revoluta? Aby korzystać z tej aplikacji, trzeba ją przede wszystkim pobrać, a potem się zarejestrować. Do tego będziemy potrzebować jakiś dokument tożsamości do weryfikacji oraz musimy wykonać przelew na kwotę 20 zł, który będzie potem do naszej dyspozycji, także nie tracimy nic, przy czym musimy jakoś swoją tożsamość potwierdzić. I zaraz po zweryfikowaniu naszej tożsamości możemy już przystąpić do działania. Możemy sobie dorzucić kartę do Google Pay albo Apple Pay i płacić jak najbardziej bezproblemowo. Możemy też zamówić kartę fizyczną, jednak opłata za nią wynosi około 25 zł. I to jest jednorazowa opłata. Później już nie musimy dokonywać żadnych transakcji, żeby ona była bezpłatna. Jeśli planujecie się zarejestrować w Revolucie, warto przeglądnąć gdzieś tam internet lub różnych influencerów, bo Revolut często wprowadza fajne promocje. Czyli na przykład po zarejestrowaniu się z linku jakiejś osoby możemy na przykład dostać 50 zł na start. Ale to nie wszystko. Potem jeśli my będziemy już użytkownikami tej aplikacji, możemy podawać linki afiliacyjne naszym znajomym.
i wtedy my możemy zgarnąć dodatkowy hajsik. Ale to nie wszystko jest takie proste, jakby się wydawało. Na przykład w momencie, kiedy nagrywam ten film, jest taka akcja, że Revolut oferuje nam 175 zł, jeśli jakaś osoba zarejestruje się z naszego linku i wypełni pewne zadania. Do tych zadań należy przede wszystkim, wiadomo, rejestracja z naszego linku, wpłacenie pieniędzy, zamówienie fizycznej karty oraz dokonanie 3 zakupów za pomocą właśnie Revoluta o wartości 15 zł, tylko w określonym terminie. I warto na to zwrócić uwagę, no bo jak widać, moi znajomi tego nie dopilnowali i przepadły hajsy. W jaki sposób w takim razie zasilić Revoluta, możecie zapytać i może was to ciekawić. Bardzo prosto. Możemy zrobić po prostu tradycyjny przelew bankowy na podany numer konta, który mamy przypisany w aplikacji. Albo możemy skorzystać z płatności natychmiastowych, czyli jeśli na przykład mamy podpiętą kartę w Apple Pay swojego banku głównego, no to możemy bezpośrednio przerzucić pieniądze. No i dobra, tutaj takie jakby podstawy mamy za sobą, wiemy jak to zasilić i tak dalej, ale bez sensu, żebym ja o tym wszystkim opowiadał tylko z tego miejsca. Spakujmy się, pojedźmy na wycieczkę i sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce. Dobra, i teraz patrząc generalnie na to, co się dzieje i co jest dookoła mnie, to tu pojawia się pierwszy minus Revoluta. W takich miejscach nie bardzo możemy zapłacić Revolutem, bo nie ma komu. Bo jaszczurki nie przyjmują gotówki, no i Revoluta też nie przyjmują. Ale fakt jest taki, że nie jestem tutaj sam. Jestem z moimi znajomymi i na przykład im już mógłbym fajnie zwrócić pieniądze za przewodnika, który nas tutaj przywiózł. I dzięki temu, że mam Revoluta i oni też mają Revoluta, w bardzo łatwy sposób możemy się rozliczać na bieżąco i nie musimy pytać, hej, masz drobne, masz to zmienić i tak dalej. Po prostu robimy przelew, który jest darmowy i jest w tym samym momencie już na koncie danej osoby. Także super sprawa. Dobra, chodźmy teraz zobaczyć, czy można zapłacić kartą Revoluta i czy można wybrać pieniądze z bankomatu. A tak swoją drogą pięknie tu, nie? Robi wrażenie. Dobra, dotarłem do miasta i teraz jestem w takiej dużo bardziej dzielnicy już no, cywilizowanej, powiedzmy. W sensie, że są tu ludzie i będzie, myślę, że komu zapłacić i sobie kupimy jakąś kawę. Zobaczymy, czy uda się zapłacić robotem. Misja raczej udana sukcesem, chociaż były miejsca, gdzie nie udało mi się zapłacić. I sytuacja wyglądała w taki sposób, że terminal mieli, ale nie działały żadne moje karty. I zarówno Revolut, jak i moje karty z głównego banku. Tylko, że nie do końca potrafię zrozumieć dlaczego, bo nie udało mi się dogadać ze sprzedawcami. Jeden sprzedawca znowu, kiedy mój znajomy płacił, mówił, że potrzebuje karty Mastercard, a Wizy nie przyjmuje, ale znowu ja też miałem kartę Mastercard i też nie działało w niektórych sklepach. Ciężko stwierdzić jednoznacznie, o co chodziło. Więc to był taki jeden z problemów, aczkolwiek jak nie ten, to sklepik obok i się udało. Więc jak najbardziej to działa, a jeśli chodzi o bankomaty, to luzik. Udało się bez problemu wybrać pieniądze. Także da się płacić nawet w tak odległych zakątkach świata, jak Arabia Saudyjska. I można wybrać takie dziwne pieniądze jak riale. Dobra, ja idę na razie się zdrzemnąć i jutro kolejny dzień w tym jakże ciepłym i pięknym kraju. Mam jeszcze kilka ciekawostek odnośnie Revoluta, więc dobranoc i widzimy się rano. No dzień dobry, to co? Rozpoczynamy kolejny dzień. Generalnie całość tego podróżniczego tutaj fragmentu w tym filmie jest nagrana moim iPhone'em 11, ponieważ tutaj w Arabii Saudyjskiej generalnie nagrywanie jest chyba nawet zabronione, ale jeśli mamy jakiś bardziej taki zaawansowany sprzęt, to ludzie bardzo dziwnie na to patrzą, generalnie chowają się i jakieś takie delikatne problemy powstają w związku z tym. A jak robimy to telefonem, to właściwie wszyscy to robią telefonem i
no i nie ma z tym problemu. Więc żeby nie robić sobie problemu, nagrywam telefonem. Ale też można, też da się. Ale przejdźmy do Revoluta. To, co jest niezwykle istotne i może Was zainteresować, to fakt, że jeśli posiadamy kartę, to możemy ją płacić, nie posiadając internetu. Czyli działa ona niezależnie od tego, czy mamy jakieś pakiety, czy nie mamy pakietów. Po prostu płacimy tak, jak zwykłą kartą. I to jest ważne i to jest spoko. Chodźmy dalej. No ja tutaj od czasu do czasu poprzemycam Wam takie ciekawostki i moje spostrzeżenie na temat tego kraju. Wiem, że to jest kanał o technologii. Znaczy nie, kanał o technologii to inna ekipa, ale generalnie naszym zamysłem to jest szeroko rozumiana technologia. A chłopaków z kanału o technologii polecam, bo super pracę wykonują. No, ale wracając do tematu, to myślę, że może kogoś tutaj zaciekawić. Średnia temperatura, jaka tutaj jest w sierpniu, bo ja tutaj jestem w sierpniu, to 43 stopnie za dnia, ale co ciekawe, jest tutaj tak sucho, że jest to całkiem nieźle znośne i wydaje mi się, że dużo bardziej przyjemne niż 30 parę stopni u nas w kraju, gdzie bardzo trudno znosi się tę temperaturę. Ale fakt jest taki, że gdybym miał pracować na zewnątrz, to bym nie dał rady. A są tutaj pracownicy, którzy, nie wiem, jak coś budują, no to w tych upałach działają i to jest no ogromny szacun dla nich. Ja bym nie pocisnął. A druga rzecz, jaka mnie tutaj zaskoczyła i z którą się spotkałem wielokrotnie, to mega dużo bardzo miłych osób. I to takich naprawdę szczerze miłych osób, bo ja tutaj sobie zdaję sprawę, że jest też jakaś część propagandy w takim stylu, żeby pokazać ten kraj w jak najlepszym tutaj świetle. A z drugiej strony spotkałem się z ludźmi, którzy są totalnie jakimiś randomowymi osobami, którzy ze szczerą ciekawością pytali: hej, skąd jesteś? Jak Ci się tutaj podoba? Zapraszamy za każdym razem, albo nawet pokazywali, czy częstowali mi jakimiś swoimi lokalnymi napojami, więc no, fajnie, bardzo miło mi się zrobiło i trochę zmieniło mój obraz społeczności tutaj w Arabii na bardziej pozytywny. Ale weźmy, ogarnijmy tego Revoluta. Ja z niego korzystam jako z mojego takiego tymczasowego portfela, czyli przelewam sobie tylko pieniądze na konkretne wydatki w danym dniu, czy tam w kilku dniach. Nie trzymam tam całej mojej gotówki. I dzięki temu nie boję się płacić tą kartą. Kurde, te włosy. I dzięki temu nie boję się płacić tą kartą, a nie wybierać z jakichś takich dziwnych bankomatów, bo nawet jeśli by coś się stało, to mogę ją od razu kartę zablokować w aplikacji, a jeśli ktoś by chciał się włamać na to konto, no to ukradnie mi tylko taką małą część właśnie moich codziennych wydatków, bo sobie mogę doładowywać na bieżąco z dnia na dzień z mojego głównego banku, także dzięki temu czuję się taki bardziej zabezpieczony i to jest spoko, to jest bardzo fajna rzecz, także polecam ten sposób właśnie korzystania z Revoluta właśnie w takich dziwnych miejscach, nie? Idziemy? Ale Revolut to nie tylko aplikacja. Właściwie głównie aplikacja, ale od 2018 roku otrzymał licencję Banku Litwy. Co nam to daje? Daje nam to to, że nasze pieniądze, które mamy na tym koncie, są objęte systemem gwarancji depozytów. Także jest to jakieś kolejne zabezpieczenie naszych środków finansowych. Wymiana jest po kursie międzybankowym, a więc korzystniejszym niż w kantorze. Możemy mieć kilka subkont z walutami, które zresztą widzicie tutaj w aplikacji pokazanej na ekranie. Jeśli chcemy wymienić pieniądze lub zapłacić, a nie mamy środków w danym subkoncie tej waluty, która obowiązuje w danym kraju, w którym aktualnie jesteśmy, to pieniądze zostaną pobrane z tego subkonta, gdzie jest najwięcej środków. Więc mniej więcej tak to wygląda. No i pieniądze możemy sobie wymieniać dowolnie, zdecydowanie wcześniej. No i można się zastanowić, po co? Po co to robić wcześniej? No choćby dlatego, że weekendy, tak jak Wam mówiłem, Revolut dolicza 1%, ale też choćby dlatego, że kursy walut bardzo mocno potrafią się zmieniać na przestrzeni czasu, dni i godzin. Czyli jeśli ktoś śledzi odpowiednio i chce wymienić jakąś większą kwotę, no to może sobie to zrobić wtedy, kiedy kurs dla niego będzie najbardziej korzystny. Dzięki czemu zaoszczędzi lub nawet zarobi pewnie jakieś pieniądze, niż gdyby to robił w czasach, kiedy ten kurs będzie wręcz przeciwnie, totalnie niekorzystny. Ale to już trzeba śledzić i to pewnie dla osób, którzy tam lepiej zarządzają finansami niż ja.
bo ja aż tak dobrze tego nie robię. Niestety. A warto byłoby się nauczyć. No i tak. Oj, czekajcie. Dobra, no to podsumujmy to sobie. No, jeśli chodzi o mnie, to ja z tego korzystam regularnie i będę korzystał i aktualnie nie widzę przeszkód, żeby z tego nie korzystać, ani nie widzę żadnej innej alternatywy. Tutaj dla jasności, ten materiał nie jest sponsorowany przez Revoluta. To są po prostu moje odczucia jako użytkownika, bo chciałem wam pokazać, jak świat technologii, nie tylko takiej stricte związanej z urządzeniami, ma wpływ na nasze życie, bo technologia to nie tylko jest sprzęt, ale również software czy aplikacje. I bardzo cieszę się, że żyjemy w takich czasach, w których naprawdę mamy szereg udogodnień, tylko po prostu trzeba je poznać. Dlatego jeśli jeszcze nie masz Revoluta, planujesz jakąś zagraniczną wycieczkę, zainteresuj się, bo myślę, że naprawdę warto. I myślę, że też warto, i to tak serio warto, zasubskrybować ten kanał. I na przykład podzielić się swoją opinią na temat takich aplikacji w komentarzu. Także trzymajcie się w zdrowiu i pokoju. I do następnego razu. Cześć!